Witam wszystkich, z tej strony Kłodron i zapraszam was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Gothic. Moi drodzy, jaki jest plan na ten odcinek? Już wam wyjaśniam zagadnienie. Otóż, moi drodzy, w tym odcinku chciałbym po pierwsze chciałbym wykonać zadanie dla Skatiego, czyli właściwie jak zrobić dobre wrażenie na Skatim. Z jednej strony jest to bardzo proste, z drugiej strony bardzo trudne, ponieważ będziemy musieli zawalczyć na arenie. Oczywiście opcja jest taka, że możemy nawet przegrać, tylko nie wiem, czy walkę z Kirgo czy z Karimem. Chyba jak przegramy z Karimem, to się nie będzie, nie będzie ma pretensji z Kati, ale jak przegramy z Kirgo, to chyba nam nie zaliczy tego questa. Ale ja mam zamiar oczywiście wygrać, no bo jak inaczej, przecież ja mam ile siły? 66, o pierunie, no to już muszę to wygrać. Ale wiecie co? Nie, bo tu Kirgo będzie ćwiczył, a boję się, że może mi się zbagować walka. Więc sobie zrobimy kimanko do poranka. Dobra. I czy teraz Kirgo... Tak, Kirgo już tutaj nie ćwiczy, więc zagadajmy z Kirgo najpierw. Cześć, jestem tu nowy. Naprawdę? Opowiedz mi coś o zewnętrznym świecie. Już od miesiąca nie miałem żadnych wieści z zewnątrz. Jestem Kirgo. Walczę na arenie. Jesteś dobry? W walce? Nie zajmuję się tym zbyt długo, ale wygrałem już swoją pierwszą walkę. Chciałbym cię wyzwać na pojedynek na arenie. Co? Ale ja nie chcę z tobą walczyć. Może napijemy się po prostu piwa i pogadamy o zewnętrznym świecie. Dobra, daj mi piwo. Proszę bardzo. Dzięki. Obawiam się, że nie mogę ci zbyt wiele powiedzieć o wydarzeniach na zewnątrz. Prawie 2 miesiące przesiedziałem w ciemnicy. Zaraz potem trafiłem tutaj. Wielka szkoda. Cóż, trudno. Całkiem nieźle się trzymasz jak na kogoś, kto przesiedział w celi 2 miesiące. I zamierzam się postarać, żeby tak zostało. To dlaczego tak ci zależy na walce z jednym z nas? Chcę zasłużyć na szacunek w obozie. To znaczy, że chcesz przekonać do siebie Skatiego, tak? To jeden z bardziej wpływowych ludzi w zewnętrznym pierścieniu. Może będzie pod wrażeniem, jeśli uda ci się mnie pokonać. Ale jeśli naprawdę chcesz go do siebie przekonać, powinieneś stawić czoła Karimowi. Tylko obawiam się, że on może być dla ciebie za dobry. Jeśli nadal chcesz ze mną walczyć, daj mi znać. Chociaż nie chciałbym ci robić krzywdy. Chcę z tobą walczyć. Jesteś gotów? Chodź za mną. No okej, moi drodzy, czyli tutaj dostaliśmy fajną informację. Zaraz do niej wrócę. Dobra. Zaczynajmy. Niech wygra najlepszy. No to dawaj, Kirgo, no. O ludzie. Jakie to było proste, Kirgo. 2 ostrza miałeś. Dobrze. Troszkę rudy, troszkę jabłka, troszkę piwka. I niewykończony miecz. Twój miecz ci zostawię. Już tak z litości. Moi drodzy, bo generalnie o przeszłości naszego bohatera nie wiemy zbyt wiele, ale tutaj bezimienny się wygadał, że 2 miesiące przesiedział w ciemnicy, więc no, ciekawa informacja, ciekawa. Jeszcze pożałujesz! Ta. Pogadajmy jeszcze z Kirgo. Spuściłeś mi niezłe baty, stary. To była dobra walka, ale już się skończyła. Dobra. No i moi drodzy, teraz przed nami bardzo ciekawy dialog, bo będziemy musieli tutaj wyklepać tego pana o imieniu Karim, więc zagadajmy z nim. Jestem tu nowy, a ty kim jesteś? Jestem Karim. Widzę, że trafiłeś tu niedawno, inaczej już byś o mnie usłyszał. Jestem najlepszym wojownikiem, jakiego ten zawszony obóz kiedykolwiek oglądał. Wyzywam cię na pojedynek. Chodźmy na arenę. Ty? Takich jak ty zjadam na śniadanie. Dobrze ci radzę, chłoptasiu. Spadaj stąd. Boisz się, że oberwiesz, tchórzu? Nie stać cię na nic lepszego, chłopcze. No i tutaj, moi drodzy, możemy go troszeczkę podisować, że tak powiem. No to co? Polecimy po kolei, nie?
początku chciałem powiedzieć coś o twoich wątłych ramionach, ale potem zobaczyłem twoją paskudną mordę. To twoja ostatnia szansa, żeby odejść stąd o własnych siłach. Tutaj po prostu będzie z mistrzem, nie? Pomyślmy. Nie przychodzi mi do głowy nic, co byłbyś w stanie zrozumieć. Może jednak powinieneś spróbować. To może tak. Twój ojciec zabawiał się z owcami. Cóż, były takie plotki. O, matko, co za koleś. No i teraz, moi drodzy, ostateczne zniszczenie, nie? Powiedzmy sobie szczerze. Przyszedłeś tutaj tylko dlatego, żeby móc pocałować Gomeza w dupę. Co? Ty gnido! Nie wiesz, o czym mówisz. Nowy obóz ma was gdzieś. A poza tym jest tylko jeden powód, dla którego tutaj przyszedłem. Zamierzam publicznie upokorzyć każdego mięczaka, który ośmieli się wyzwać mnie na pojedynek. Ale ciebie załatwię z wyjątkową przyjemnością. Czekam na ciebie na arenie! Po prostu tutaj bezimienny jest mistrzem, nie? Czekajcie, ja przed walką z Karimem mimo wszystko sobie zapiszę, bo on jest dość trudny, ale nie taki trudny, żeby się go nie dało zabić, nie? Czy tam ubić? Zagada ze mną, czy co? Ból to tylko kwestia siły woli. No. Dobra, spokojnie. Musimy uważać na jego tutaj te ciosy. Matko, jakie to było proste. Ale tobie zabiorę maczugę, bo jesteś cwaniaczkiem. Też dwa ostrza. A on ma tu fajny item z 7 mikstur uzdrawiających esencji. Pasuje. Dobrze. Moi drodzy, bez straty HP na arenie. Bezimienny gladiator. Jeszcze go tak podeptam. Piękna sprawa. Już nie żyjesz. Tylko jeszcze o tym nie wiesz. Dobrze, kup se grzebień. Dobra walka. Twój trening się opłacił. No a twój nie za bardzo. Tak, i tak w taki prosty sposób wyklepaliśmy tych dwóch. I moi drodzy, tutaj mamy jeszcze Gorhanisa. Co tu robisz? Ja walczę ku chwale wielkiego śniącego. Kim jest śniący? W naszym obozie znajdziesz świętych mężów, którzy odpowiedzą ci na to pytanie znacznie lepiej niż ja. Powiem ci tylko tyle. Śniący będzie naszym zbawicielem. Przyprowadził nas tutaj i z jego pomocą uda się nam stąd wydostać. Chcesz przez to powiedzieć, że czekacie, aż wasz Bóg zwróci wam wolność? Tak. Nasze oczekiwanie wkrótce dobiegnie końca. W tej chwili przygotowujemy się do rytuału wielkiego przyzwania. Na czym polega rytuał, który planujecie? Nasi prorocy przewidzieli, że wspólne przywołanie śniącego jest jedyną drogą do odzyskania wolności. Jeśli chcesz się jeszcze czegoś dowiedzieć, powinieneś udać się do naszego obozu. Mógłbyś opisać mi drogę do waszego obozu? W starym obozie znajdziesz kilku nowicjuszy bractwa, którzy chętnie wskażą ci drogę do obozu na bagnie. Znajdź któregoś z nich i porozmawiaj z nim. Walczysz na arenie? Zostałem wybrany przez moich mistrzów, by bronić na arenie honoru obozu na bagnie. Przyświeca mi więc wyższy cel. Walczę, by pokazać niewiernym, jak wielka jest potęga śniącego. Wyzywam cię na pojedynek na arenie. Zabicie kogoś takiego jak ty nie przysporzy raczej chwały śniącemu. Stanę z tobą w szranki dopiero wtedy, gdy okażesz się godnym rywalem. Ale jestem pewien, że wojownicy z nowego obozu nie będą mieli takich skrupułów. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Czy jestem już dość silny, żeby się z tobą zmierzyć? Nie. Jesteś jeszcze zbyt słaby. Nie sprostasz mi w walce. Gorhanis jest bardzo pewny siebie. Moi drodzy, z tego co się orientuję, chyba z Gorhanisem nie można walczyć w Gotiku. To jest kolejna niedokończona kwestia. Smutno, ale wydaje mi się, żebym go wyklepał bez problemu. I dziwię się, ponieważ przeważnie strażnicy świątyni mają przy sobie miecze dwuręczne. On tu ma jednoręczniaka. Więc no, być może jest mistrzem w jednoręcznej i dlatego się para walką tą bronią. No, co to pada?
Litości, przecież mi to za dużo ramu zeźre. Ale dobrze, koniec śmieszków, moi drodzy, zagadajmy ze Skatim. Najpierw z Kirgo. Walczyłem z Kirgo. I pokonałeś go. Całkiem nieźle jak na takiego żółtodzioba. Jestem pod wrażeniem. Wyzwałem Karima na pojedynek. I pokonałeś go. Muszę przyznać, że świetnie sobie poradziłeś. Karim od dawna uchodził za jednego z najlepszych wojowników w kolonii. Jestem pod wrażeniem. Przepuść mnie. Dobra, no i to tyle, moi drodzy. Czyli udało nam się wywrzeć dobre wrażenie na Skatim. I teraz co nam zostało? O, jak malutko. Zadanie od Torusa. No dobra. I test zaufania, czyli, moi drodzy, pozostało nam tylko i wyłącznie poddawać te questy. O, wrzody, jaki smutny. No i cóż, jak oddamy te questy, no to chyba trzeba będzie coś popchnąć dalej z tematem, ale najpierw, moi drodzy, zagadajmy z Torusem i z Diego. Facet już nigdy się tu nie pokaże. Wolałbym, żebyś go zabił. I chyba to tyle. A tu mamy nową opcję. Jestem posłańcem magów wody. Aha. Jestem posłańcem magów wody. Muszę się dostać do zamku. No jasne. A amulet pewnie zgubiłeś, co? Albo ci ukradli, he? Torus, no ale kradzież w kolonii karnej, no to raczej nie powinno być czymś nadzwyczajnym, tak? Nie wiem, czemu tak się dziwisz, ale no mniejsza z tym. No i cóż, moi drodzy, zagrajmy teraz z Diego. Mam listę od Jana. Dobra robota. Zaczynasz mi się naprawdę podobać. Pewnie masz rację. Jak tam z moją opinią w obozie? Rozmawiałem z kilkoma ludźmi. I? Skati powiedział mi, że pokonałeś Kirgo. Ale był pod wielkim wrażeniem twojej walki z Karimem. Bez przerwy opowiada, jaki to z ciebie wojownik. Świstak opowiedział mi o tej historii z Fiskiem. Kiedyś na twoim miejscu wziąłbym tę rudę i dał nogę, ale tak czy inaczej, Świstak chyba bardzo cię polubił. Zły powiedział mi, że znalazłeś Neka. Wydawał się być bardzo zadowolony. Rączka powiedział mi, że trochę się już nauczyłeś, ale uważa, że mógłbyś być jeszcze lepszy. Naprawdę udało ci się zdobyć przepis Kaloma. Dexter jest pod wrażeniem. Ja zresztą też. Torus uważa, że przyda się nam ktoś taki jak ty. To dla ciebie niezwykle korzystne. Udało ci się zjednać wystarczająco wiele osób. Przeszedłeś również test zaufania. Idź do Torusa. Już go o wszystkim powiadomiłem. Pozwoli ci się spotkać z Gomezem. Co mam zrobić, kiedy stanę przed Gomezem? Gomez podejmuje decyzję na podstawie instynktu. Jeśli spodoba mu się twoja gęba, pozwoli ci zostać. Od tej pory musisz sobie radzić sam. Postaraj się. Powodzenia zawsze. Trzymaj się. No okej, moi drodzy, nadeszła wielkopomna chwila. Diego powiedział, że jestem już gotów, by spotkać się z Gomezem. To ja o tym zadecyduję. I co, zdecydowałeś? Muszę przyznać, że całkiem nieźle sobie poradziłeś. Niech będzie. Możesz stanąć przed Gomezem. On podejmie ostateczną decyzję co do twojego przyjęcia. Od tej pory musisz radzić sobie sam, chłopcze. No i elegancko. Stój! Spokojnie, rozmawiałem z Torusem. Powiedział, że mogę wejść. Zapamiętałem sobie twoją twarz, koleś. Jak zaczniesz rozrabiać, szybko się z tobą rozprawię. Dobra, dobra, co ty taki nerwowy. Moi drodzy, no i wreszcie mamy dostęp tutaj do głównej siedziby, do, że tak powiem, wewnętrznego pierścienia. Oczywiście, zanim ja tutaj się spotkam z tym całym Gomezem, no to sobie pogadamy ze wszystkimi postaciami imiennymi, wiadomo jak to jest. Trzeba pogadać. Tu mamy Skorpiona. Gdzie ma żądło, byku? Kto cię tu wpuścił? Torus. I czego tu szukasz? Idę zobaczyć się z Gomezem. Zamierzam do was dołączyć. Ty? A co z ciebie będzie za pożytek? Cienie na mnie nie narzekały. Ale my nie chcemy nawet słyszeć o cieniach. To my trzymamy rękę na pulsie. Możesz mnie nauczyć lepiej walczyć? W szkole tylko strażników. W
Więc dopóki Torus nie przyjmie cię w nasze szeregi, musisz poszukać sobie innego nauczyciela. Okej, okay, Skorpion taki strasznie... No wydaje się być przynajmniej taki strasznie nadęty, ale no... Mniejsza z tym. Tu mamy... siekacza, siema siekacz. Czekajcie, stanę inaczej, bo tak stanąłem jak... na dożynkach. Okej. Okay. Wasz zamek jest bardzo duży. Chyba cię tu jeszcze nie widziałem. Kim jesteś? Jestem tu nowy. Chciałem się trochę rozejrzeć. Możesz mi opowiedzieć o tym zamku? Co tu dużo mówić. Gomez i jego ludzie zajęli go po wielkim buncie. Od początku wiedziałem, że warto będzie stanąć po jego stronie. Wielu z nas, jeszcze jako więźniowie zamknięci w lochach lub zmuszani do pracy w kopalni, uznawało zwierzchnictwo Gomeza. Czy te lochy znajdują się pod zamkiem? Tak, ale teraz świecą pustką. Nikt tam nie schodził od czasu wielkiego buntu. Możesz mi opowiedzieć o tym zamku? Co tu dużo mówić. Gomez i jego ludzie zajęli go po wielkim buncie. Od początku wiedziałem, że... A, to już było. Dobra, dobra. Pomyliłem się, przepraszam. Jak wygląda życie strażnika? Jest spokojne. Jesteśmy największym i najsilniejszym obozem w kolonii. Nikt nie śmie nas zaczepiać. Rozumiem. Okej. A czy ja tu mogę wejść i mnie nie zbije? Chyba nie. Tutaj ktoś siedzi. O, a kogoż to moje oczy oglądają? No przecież to jest ten... No moi drodzy, zobaczymy, bo to jest ten pan, który... przywitał nas chyba lewym sierpowym, zrobił nasze z wody, no to my tutaj chyba się mu odpłacimy w jakiś sposób, nie? Kogo my tu mamy? Czy to nie ta ofiara, którą ochrzciłem wcześniej? Czego chcesz? Przyszedłeś po repetę? Przyszedłem pogruchotać ci szczękę. Ha! No to chodź tutaj i spróbuj szczęścia, synku. O ludzie, ale ktoś wyciągnął broń, słyszałem, ale to było proste. Miecz strachu. Nie chciałem siadać, tylko chciałem go okraść. Okej, troszkę ma tam rzeczy, jakąś kuszę, coś. Lekka kusza może być. No i widzisz, Bulit. Trzeba zważać, kogo się bije, bo ten ktoś może później przypakować i ci spuścić manto, cwaniaczku. Jeszcze pożałujesz. Tata. A, on od razu bierze agrona. No dobra. To my stąd wychodzimy. O nie, oni się na mnie z tego zdenerwowali. Ale co, postrzelał i poszedł? Co ty robisz? Co ty, człowieku, robisz? Co ty teraz, człowieku, zrobiłeś? Co, strzeliłeś mi w plecy i co, i sobie poszedłeś? Ech, no dobra. To ja się podleczę. Dobra. Cyk. Zjemy sobie troszkę mięska. Czemu ja zawsze wchodzę w pozostałe, to ja nawet nie wiem. Albo Serafis, mój ulubiony. Okej. Chwileczkę, bo ja sobie od niego miecz wziąłem. O matko, co to za kosa? Ale mieczor, o ludzie. To jest czyste złoto. Ja to zostawiam. Taki profit. Obiliśmy mu jeszcze łepetynę i dostaliśmy jeszcze lepszą kosę. No masakra. No nie wiem, że on się na mnie zdenerwował, tak? Wiecie co? A nie, dobrze, bo się odbagował. Ale coś się brzydkiego porobiło. Wiecie co? Zrobię inaczej. Bo troszkę się chyba porobił Meksyk. Dobra. Ja sobie z nim może poradzę później, kiedy będę miał już gildię. Bo póki co, no tutaj się za mocno chłopaki denerwują. No i konsekwencje mogą być takie, że mi się potem gra zabaguje, albo coś, nie chcę takich rzeczy. Ale przynajmniej wiem, że Bully ma fajną kosę. Dobra, koło my tu mamy? Skipa. Czym się tutaj zajmujesz? Dbam o broń strażników. Sprzedajesz oręż? Też, ale tylko Gomezowi i jego ludziom.
Rozumiem. Do zobaczenia. Okej, chyba nie warto byłoby go okłamywać, bo konsekwencje mogłyby być opłakane. Stone. Jesteś kowalem, czyż nie? Racja. Sprzedajesz oręż i zbroję? Handlem bronią para się Skip. Ja zajmuję się tylko pancerzami. Masz może coś ciekawego na sprzedaż? Tylko pancerze dla strażników, a ty nie jesteś jednym z nich. Dlatego będziesz musiał poszukać gdzie indziej. Okej, gdzie ty się drapiesz, brzdalu? No dobrze, że tu mamy ogadanych wszystkich. Przynajmniej, moi drodzy, mam świadomość tego, że Bulita wyklepie bez problemów. Tu mamy magów, mamy Toreza, mamy Rodrigueza. Najpierw może z Torezem zagadamy. Witaj, magu. Niech Innos zawsze macie w swojej opiece. Zajmuję się sprzedażą magicznych artefaktów i mogę ci pokazać, jak zwiększyć twoje zdolności magiczne. Co powinienem zrobić, żeby zostać magiem? Porozmawiaj z mistrzem Korristo, jeśli znajdzie czas, żeby cię wysłuchać. Szukam arcymistrza magów ognia. Zgłoś się do Miltena, a teraz znikaj. No co za gbur. Co słychać w świecie magii? Nie twój interes. No gburze o górze. Poszukuję magicznych ksiąg. O, masz przynajmniej coś ciekawego? Mądrość bogów, kręgi magii. Bieda. Kiepściutko. Dobra, teraz zagadajmy z Rodriguezem. Szukam arcymistrza magów ognia. Zgłoś się do Miltena. On się zajmuje kurierami. Okej, czyli gadka była krótka. Tu jest Milten, moi drodzy. Czyli tak, słuchajcie, ja sobie zapiszę gierkę, bo chciałbym wam jeszcze coś pokazać. Okej. Pamiętacie oczywiście to pismo, tak? Które dostaliśmy na początku. Wiecie, wrzucili nas do wody z tym tutkiem na pergaminie czy na papierze. Nie wolno zrywać pieczęci. Ja sobie zerwę pieczęć i przeczytam, a później sobie wczytam gierkę i tyle. Tak więc troszeczkę oszukamy system. Okej. Czcigodny mistrzu, twój ostatni list napełnił nas wielkim smutkiem. Po rozważeniu sprawy, niniejszym przedstawiamy nasze stanowisko w tej sprawie. Bractwo stało się poważnym zagrożeniem dla całej kolonii. Jego działania narażają na niebezpieczeństwo nasze delikatne pertraktacje handlowe z jego wysokością, a tym samym przyszłe losy całego królestwa. Dlatego zalecamy wysłanie do obozu na bagnie grupy zwiadowców, którzy ustalą z jakiegoż piekielnego źródła członkowie bractwa czerpią swą moc. Posiadając te informacje, moglibyśmy połączyć nasze wysiłki w celu rychłego zażegnania niebezpieczeństwa. Nasi bracia przeszukują obecnie prastare księgi w poszukiwaniu choćby najmniejszego znaku, który mógłby naprowadzić nas na właściwy trop. O wynikach tych poszukiwań poinformujemy zwykłą drogą. Niech Innos ma w opiece nas wszystkich. I tu, moi drodzy, ciekawostka. Z tego pisma został wycięty podpis, został usunięty. Podpis brzmiał Królewski Marszałek Rigaldo, więc kim Rigaldo był, nie wiemy. No wiemy, że był marszałkiem królewskim, ale no była to z pewnością jakaś ważna figura. A dlaczego go wycięto z ostatecznej wersji w tym piśmie, czemu go wycięto jego podpis, nie wiem. Ale teraz, moi drodzy, na luzaku możemy zagadać sobie z Miltenem. Nie wolno ci przekroczyć progu tego domu bez pozwolenia mistrza Korristo. Szukam arcymistrza kręgu ognia. Chodzi ci o Korristo? Czego od niego chcesz? Mam list dla arcymistrza. Jesteś posłańcem z zewnętrznego świata? Tak. Jakiś mag dał mi to pismo, zanim zrzucono mnie na dół. Pokaż to pismo! Oto i ono. Ależ ten list zaadresowano do Xardasa. Co w tym takiego niezwykłego? Xardas już od dawna nie jest sługą Innosa. Opuścił nas wiele lat temu i zwrócił się w stronę czarnej magii. Mieszka w wieży w samym środku terytorium orków. Chyba całkowicie poświęcił się swoim badaniom. Xardas próbuje na własną rękę dowiedzieć się, co poszło nie tak przy tworzeniu bariery. Zaczekaj tu na mnie. Niedługo wrócę. Okej, Milden sobie poszedł. Prawdopodobnie tam zagadać z tym całym arcymistrzem Korristo. No niech będzie. O, to była krótka gadka. Z tego co widziałem. Korristo jest niezwykle uradowany. Powiedział, że możesz iść do Toreza i wybrać sobie nagrodę.
Gdzie znajdę tego Toreza? W ciągu dnia znajdziesz go pewnie przed świątynią. Noc spędza w środku, jak my wszyscy, ale tylko magom wolno wchodzić do świątyni, więc możesz z nim porozmawiać jedynie za dnia. Opowiedz mi coś o magach ognia. Krąg magów ognia czerpie swą moc z łaski Innosa. Bóg światła, prawdy i sprawiedliwości roztacza nad nami swoją opiekę. Magowie są jego wybrańcami i pozostałych ludzi traktują w sposób należny wybrańcom. Przyjęcie do kręgu to najważniejszy moment w moim życiu. Opiekę nade mną roztoczył sam Koristo, który twierdzi, że wniosłem do naszej społeczności powiew świeżości. Od tej chwili cały mój czas poświęcam na ciągłe doskonalenie umiejętności magicznych. Mam nadzieję, że pewnego dnia zostanę przyjęty do wyższego kręgu. Chciałbym zostać uczniem maga, tak jak ty. Koristo wybrał mnie, bo oddałem szczególne usługi potężnym magnatom. Jeśli naprawdę chcesz zostać jego uczniem, musisz wykazać się czymś niezwykłym. No i oczywiście musisz najpierw zostać przyjęty do starego obozu. Koristo niechętnie patrzy na ludzi z innych osiedli. Do zobaczenia! Okej, Milton się wydaje być bardzo w porządku. O ludzie, ja będę musiał odebrać nagrodę u tego gbura. O ludzie, no dobra. Przysyła mnie Koristo. Przyniosłem mu list z zewnątrz i mam sobie wybrać nagrodę. Wyświadczyłeś nam wielką przysługę i otrzymasz każdą nagrodę, jakiej zażądasz. Dobra, czyli tak, pierścień siły, średnio. Pierścień zwinności, zręczność plus 5 średnio, 3 zwoje, kula ognia, grom i przemiana wścierwiada średnio i esencja ducha, maksymalna mana plus 5. Moi drodzy, najlepiej wybrać sobie esencję ducha, ponieważ ona, jakby nie patrzeć, zwiększa na stałe nasze, jakąś tam naszą umiejętność, w tym przypadku manę, więc pozwolę sobie wziąć esencję ducha. Chciałbym dostać ten napój. Mądra decyzja. To najcenniejszy z przedmiotów, które mogłeś wybrać. Wypij ten napój, a twoja siła znacznie wzrośnie. Okej, tylko czy tutaj nie ma jakiegoś błędu? No bo tak, siła, tak? No chyba, że chodzi o siłę duchową, tak? No bo siła to by było do siła, nie do many. Okej, czyli tak, tutaj wejść nie możemy. Czy ja tutaj będę miał kogoś do obgadania? Tu mamy strażnika, strażnika. Tu mamy co? Tu mamy strażnika kolejnego. Czyli tutaj z tej strony mamy obgadanych raczej wszystkich. Ja bym chciał jeszcze wejść do pomieszczenia magnatów, ale za dużo jeszcze z nikim bym tam nie chciał gadać. Jeszcze się przejdę w tamtą stronę, zobaczymy, czy kogoś tam przypadkiem nie pominąłem. Tu są wszyscy zwykli randomowi strażnicy. Tu mamy strażników zwykłych, tu mamy bryłki rudy. Czy tutaj ktoś coś gdzieś? Nie, tu jest puściutko. Okej. Okay. No to chyba tutaj będziemy mieli wszystko, więc spróbujmy wejść tutaj do tego głównego budynku w starym obozie. Czekaj! Czego tu szukasz? Chcę wejść do środka. Kpisz sobie ze mnie, czy co? Może zapytasz Torusa? Zapytam! Jeśli łżesz, już po tobie! Czy to znaczy, że mogę wejść? Tak! Rusz się wreszcie! Co ty taki nerwowy? Tu, moi drodzy, mamy już magnatów, tak? Nawet nie wiem, czy ja będę z nimi w tym odcinku gadał. W ogóle tu jakichś dwóch strażników. Wiecie co, ja ten dom magnatów chciałbym sobie póki co odpuścić. Wiem, że teraz się wiele osób zbulwersowało może, ale to już jest końcówka odcinka. Ja bym chciał jeszcze iść do jednej osoby, ponieważ mam też plan na następny odcinek, taki króciutki. Znaczy, to nie będzie krótki odcinek, ale będzie to... No i plan może też nie będzie krótki, ale mam już takie malutkie spekulacje, co będę robił w następnym odcinku. Tym niemniej, moi drodzy, mam zamiar dołączyć do starego obozu, żeby to nie było żadną tajemnicą, no bo tak, wszystkie questy już mamy, tak? Dużo questów żeśmy już porobili. Chyba wszystkie dostępne... O matko, myślałem, że bez imienia mi się zawiesił. Wszystkie dostępne questy, chyba co mieliśmy do ogarniacia, to ogarnęliśmy. Chciałbym, moi drodzy, jeszcze iść do Fiska. Zobaczyć jego pyska, ponieważ chciałbym od niego kupić wytrychy, ponieważ później na pewno mi się przydadzą. Bo mam taki malutki, chytry plan, ale to oczywiście jak już zostanę członkiem starego obozu, o ile nim zostanę. Pokaż mi swoje towary. Masz wytrychy i 500 bryłek rudy. No to nieźle. Wszystkie wytrychy. Ja ci posprzedaję broń niepotrzebną. Co? No ten jeden łomotacz, cyk. Ćwiekowana maczuga.
Niewykończone miecze. Topór. O, długi łuk jeszcze ci mogę opchnąć. No dobra, na razie spoko, więcej nie chcę. Wyrównamy sobie rudę i będzie git. Okej, troszkę za dużo, odejmiemy. Jeszcze sprawdzimy, czy Dexter... Gdzie jest Dexter? Tu z kimś gada. Czy on nie ma wytrychów? Pokaż mi swoje towary. Mam tu tylko towar najwyższej jakości. Ma wytrychy, nawet 20. Dawaj wszystkie. Biorę wszystko na legalu. Tu tak troszkę skrzydełek, ostrza. Jakieś tam inne pazury, kły. Chyba 200 brek rudy będzie potrzebne, nie? Dobra, mamy 200. Rudy na niego, na razie od niego nie biorę, nie potrzebuję. Dobra, cyk, szybki handel. No. I teraz wytrychów powinno mi wystarczyć do końca gry i na to, co mam zamiar zrobić albo w następnym odcinku, albo może później, zobaczymy, no. Bo jakby nie patrzę tutaj, moi drodzy, te dialogi, które przeprowadzałem, plus te, co będą z magnatami, to będą krótkie dialogi. No to wszystko już zmierza do tego, że po prostu fabułę teraz będzie trzeba popchnąć do przodu. A gdy tylko skończy się pierwszy rozdział, to uwierzcie mi, moi drodzy, ci, co jeszcze tam w Gothica nie grali lub troszkę mniej o tym Gothicu wiedzą, no to fabuła później już idzie, że tak powiem jak kula śnieżna. Na początku jest malutka, ale później bardzo szybko rośnie i nabiera rozpędu. Tak samo jest z fabułą w Gothicu pierwszym, zwłaszcza że w późniejszych rozdziałach jest bardzo mało zadań pobocznych, czyli właściwie ciśniemy później tylko wątek główny. Tak więc co, tutaj przed tym domem magnatów, pozwólcie, moi drodzy, że sobie zapiszę. Kolejny save all, 52 już tutaj. No i cóż, moi drodzy, o tym, czy zostanę członkiem starego obozu, dowiemy się w odcinku następnym. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć! Czekaj, żeby się w nic nie pakować.